urzędach i miejscach publicznych, pomocy dla niesłyszących wciąż jak na lekarstwo, a to już łamanie prawa. Te osoby mocno się zamykają na takie kontakty z urzędami ze względu na zniechęcenie. Spektakl dla dzieci z Gliwickiego Teatru Muzycznego na żywo będzie transmitowany w polskich szkołach. Będziemy także jakoś rozmawiali z tą publicznością w Polsce. Głusi, osobna kultura, języka i poezji migania. Odrębność z przymusu narzucona przez słyszących, dla których świat migających jest niemal niezauważalny. W urzędach, a także w miejscach publicznych pomocy dla niesłyszących wciąż jak na lekarstwo. Wojciech Tabor, niesłyszący od urodzenia, z tym problemem spotyka się na co dzień. Nie wiem, co to znaczy. A napisać nie? Oczywiście, że spodziewałem się takiej reakcji pracownicy tego dworca kolejowego. Zapewne mi choćby tłumacza języka migowego, choćby taki postawił. Nie spotkałem się z taką sytuacją, ale zawsze w odpowiedzi dostanę, że są komunikacje na papierze. Spodziewałem się takich sytuacji. Na Gliwickim Dworcu Kolejowym tłumacza języka migowego brakuje, podobnie jak i w Katowicach, pomimo że na kasie biletowej widnieje napis "Tu migamy", a to już niezgodne z prawem. Wiem, że niedawno weszła ustawa o języku migowym w 2013 roku, która obowiązuje od 1 kwietnia. Czyli niemal 2 lata. W ustawie czytamy m.in., że organ administracji publicznej zobowiązany jest do udostępniania usługi pozwalającej na komunikowanie się oraz poinformowania o tym w sposób powszechnie przyjęty. Szkopuł w tym, że niektóre urzędy na Śląsku do przepisów się nie dostosowały. Cierpią tylko niepełnosprawni. Te osoby mocno się zamykają na takie kontakty z urzędami ze względu na zniechęcenie jakby ich do tych instytucji, które rzadko kiedy proponują właśnie tłumacza języka migowego, a jeżeli już go proponują, to nie zawsze w godzinach, w których ten niepełnosprawny może tam dotrzeć. Wśród gliwickich urzędników zawrzało, pomagamy, deklarują. Są 3 panie, które znają język migowy i przychodzi osoba głuchoniema, więc pomagamy jej, migamy oczywiście na potrzeby urzędu. No i piszemy pisma, piszemy podania takim osobom, interwencje telefoniczne załatwiamy w ich imieniu. Interweniują także w innych urzędach, w których głusi mają problem z komunikacją. Poza kamerą urzędniczki z magistratu jako przykład podają skarbówkę, której pracownicy, ich zdaniem, niechętnie udzielają jakichkolwiek informacji na temat głuchego petenta, pomimo zgody niepełnosprawnego. Głuchy z problemem zostaje sam, twierdzą. Nie doszły do mnie takie informacje, żeby tego rodzaju problem wystąpił. Jeżeli będzie konieczność korzystania z pomocy kogoś w Urzędzie Miasta, jak najbardziej jesteśmy otwarci, także no tylko muszę po prostu o tym wiedzieć. W gliwickich oddziałach skarbówki tłumaczy języka migowego nie brakuje. O swojej pracy jednak żaden z nami rozmawiać nie chciał. Jedna z tych osób na bieżąco korzysta ze swoich umiejętności w celach prywatnych, natomiast druga z własnej woli brała udział w takim kursie finansowanym przez nasz urząd. Także w jakiś sposób wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom osobom głuchoniemym. Może jeszcze nie jest to rozpropagowane, ale w przypadku, gdy taka osoba u nas się zjawi, nie ma problemu, aby
po prostu się z nią porozumieć. Od nauczycieli języka migowego, z którymi rozmawiałam, dowiedziałam się między innymi, że z językiem migowym jest podobnie jak z językiem obcym. Rzadko wykorzystywany, szybko ulatuje z pamięci. Znajomość zatem podstaw może okazać się niewystarczająca. W tej trudnej komunikacji pomiędzy osobami niesłyszącymi a słyszącymi jest jeszcze jeden problem – strach. Bardzo się boją szkolenia języka migowego. Bardzo dużo wykładowców są osoby słyszące, to dla osób słyszących, którzy uczestniczą na tym kursie, nie czują się, że nie mają problemu, no ale w przypadku jak ja jako osoba głucha pod oczy do nich, to widać u nich takie pierwsze, jakby się bali. Z najnowszych statystyk GUS wynika, że w Polsce osób niesłyszących jest nieco ponad 100 tysięcy. Osób niesłyszących zatrudnionych w urzędach, a także w instytucjach państwowych zaledwie garstka. A przecież wystarczyłoby odrobinę dobrej woli, aby utworzyć pomost pomiędzy światem dźwięków a światem ciszy. Martyna Kolęba, Telewizja Imperium Gliwice. Do ostatecznego terminu złożenia zeznań podatkowych pozostało 1,5 miesiąca. Wzorem lat ubiegłych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego uruchomiono stanowisko gliwickiej skarbówki. Mogą z niego korzystać gliwiczanie rozliczający się zarówno w pierwszym, jak i w drugim urzędzie skarbowym. Stanowisko będzie czynne od poniedziałku do środy od 8 do 16, w czwartki o godzinę dłużej, a w piątki będzie czynne do godziny 15. Przedstawiciele fiskusa w Urzędzie Miasta udzielają porad na temat wypełniania druków. Można tam również pobrać potrzebne formularze i złożyć swoje zeznanie podatkowe. Punkt będzie czynny do końca okresu rozliczeniowego, czyli do 30 kwietnia. Katarzyna Magiera, Telewizja Imperium Gliwice. Kot w butach to kultowa postać z baśni znanej chyba każdemu. W Gliwickim Teatrze Muzycznym spektakl ten wystawiany jest już od niemal 11 lat. Teraz za pomocą nowych mediów przygody dziarskiego zwierzaka będą transmitowane do szkół w całej Polsce w ramach projektu TVP i Teatr, internetowego teatru TVP dla szkół. Teraz 18 marca będzie niezwykła okazja, bowiem przedstawienie odbędzie się tutaj w teatrze, a jednocześnie będzie transmitowane do wielu szkół w całej Polsce poprzez internet. Będziemy także jakoś rozmawiali z tą publicznością w Polsce. Mam nadzieję, że również pojawi się potem możliwość kolejnych emisji już na antenach telewizji publicznej. I kolejne marzenie możliwe do zrealizowania to to, że w następnym czasie wydamy płytę DVD z nagraniem tego musicalu, tego przedstawienia. I sądzę, że w wielu domach na pewno ta płyta się pojawi i będzie odtwarzana wielokrotnie z wielką radością. I teatr to nowatorski, misyjny projekt, którego ideą jest dotarcie z kulturą i sztuką do masowej widowni przy wykorzystaniu szerokopasmowego internetu. W jego ramach grane na żywo spektakle transmitowane są internetowo do szkół położonych z dala od ośrodków kulturalnych. Kot w butach jest przedstawieniem, które idealnie wpisuje się w takiego kilkuletniego odbiorcę, ma taką konstrukcję epizodyczną, czyli taką przyjazną dla małego dziecka, które przecież nie zapamiętuje długich ciągów zdarzeń, akcji. No jest piękną, bajkową opowieścią takiej bajki niegroźnej, gdzie wszystko jest możliwe, a nawet te złe istoty takie do końca złe nie są i zawsze mają swoją dobrą stronę i dadzą się nawrócić na dobrą drogę. W ramach projektu i teatr w 2014 roku zaplanowanych jest zrealizowanie 17 transmisji teatralnych skierowanych do różnych grup wiekowych. Martyna Kolęba, Telewizja Imperium Gliwice.